Dzień dobry, znajdujemy się w miejscowości Nierzechowice, gdzie zlokalizowana jest nasza demofarma. Moje nazwisko Kuczmiński Nikodem, reprezentuję firmę Ampolmerol. Pan Andrzej Bożych jest właścicielem gospodarstwa. W gospodarstwie stosowaliśmy produkt Novobact Azofosfo, oparty o 3 szczepy bakterii z najwyższą koncentracją dostępną obecnie na rynku. Warunki pogodowe w obecnym sezonie wegetacyjnym nie pozwalały nam na zbyt wiele. Zabiegi robiliśmy bardzo mocno, łapiąc po prostu konkretne dni, w których można by w ogóle było je wykonać. A i tak nie były to idealne warunki. Dokładnie, nie były to warunki idealne. Produkt azofosfo, czyli bakterie azotowo-fosforowe, zastosowaliśmy wczesną wiosną, gdzie naprawdę trzeba było mocno cyrklować, jeżeli chodzi o warunki wilgotnościowe w glebie. I temperaturowe. I temperaturowe przede wszystkim, gdyż od samego marca praktycznie do nawet pierwszych dni czerwca mieliśmy tutaj do czynienia z przymrozkami, dużymi, mniejszymi, ale jednak gdzieś tam one nam dosyć mocno doskwierały. Pan Andrzej zrobił zabieg w marcu bakteriami azofosfo. Może kilka słów odnośnie efektu w dniu dzisiejszym. No, efekt jest taki, że pomimo braku opadów nadal jest zielono i to jest taki mega, mega pozytyw tego zastosowania. Druga rzecz, obniżone nawożenie azotowe, obniżone nawożenie fosforowe, a po roślinach tego nie widać. Mało tego, jest system korzeniowy jest mocniejszy, rozkrzewień jest więcej, rośliny są mocniejsze, są grubsze źdźbła, jest ogólnie kondycja roślin jest dużo, dużo lepsza przy mniejszych nakładach, przy mniejszym nawożeniu. Pierwsze lustracje polowe rozpoczęliśmy po okresie około 5 tygodni od zastosowania preparatu. Już wtedy było widać pierwsze efekty właśnie jego skuteczności. Objawiało się to tym, że po pobraniu prób z kontroli oraz z pola, w którym bakterie zostały zastosowane, widzieliśmy znacznie dłuższy system korzeniowy, z czym mamy do czynienia do teraz, gdzie przy obecnych warunkach braku opadu przez ostatnie praktycznie 1,5 miesiąca bardzo mocno się uwidoczniło. W maju 11 mm, więc to jest tyle co nic, a rośliny nadal radzą sobie i to dużo lepiej niż na innych polach, gdzie tego preparatu nie zastosowano. Także dla mnie bomba. Dziękuję serdecznie za uwagę. Myślę, że obopólne zadowolenie wyjdzie nam na dobre, na dalsze lata współpracy. Na pewno. Dziękuję.